Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek, kanał rockday.pl. Kolejne ćwiczenie, za które się dzisiaj zabierzemy. Nazywam to rozszerzenie palców. Bardzo prosta nazwa. Nie ma w tym żadnej kombinacji, żadnego niczego. Kochani, naprawdę, w ogóle dzięki, że oglądacie mój kanał. Naprawdę, ja jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy oglądają, wszystkim, którzy piszą mądre komentarze, którzy nie hejtują. Wiadomo, hejty też się zdarzają. Konstruktywne hejty jak najbardziej są w porządku, ale bez przesady, oczywiście bez przesady. Dobra, nie, ja po prostu tak nie naszło, po prostu bardzo, bardzo was lubię i bardzo się cieszę, że mnie oglądacie. Czyli teraz tak, kolejny ten sposób, co mówię, to jest po prostu rozszerzanie palców. I zobaczcie, o co tutaj mi chodzi. Zwykle to jest tak, że jeśli ziomeczki przychodzą do mnie na lekcję, no i powiedzmy, ja im mówię, wiadomo, ten pajączek, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty palec. No to wszyscy znamy, prawda? 1, 2, 3, 4. Każdy z nas to zna. Wszyscy, o pajączki, pajączki, o tak, znam. A w jakim tempie grasz? No, takim. Prawda? Wszyscy w ten sposób mówią, ale mało kto myśli o tym, żeby zwiększać prędkość tych pajączków. Ale w każdym razie, wracając do tego, o czym myślałem. Ludzie przychodzą, no i po prostu mają taki problem, że ręka, nawet jeśli mamy tę zasadę, prawda, każdy ma swój próg, prawda, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty próg, to te palce są takie, że nie dadzą rady zagrać pierwszym palcem na pierwszym i równocześnie, zostawiając ten pierwszy palec, zagrać tutaj trzecim, a tu czwartym. Po prostu ręka jest na tyle nierozciągnięta, niedofiltrowana, jak to mówi jeden z moich uczniów. Pozdrawiam cię zresztą, ziomeczku kochany, kurde, ty mój graczów w CS-a. Panie kurde, panie D. Dobra. W każdym razie nie mogą za bardzo rozciągnąć. Palce są niedofiltrowane, bardzo niedofiltrowane, więc to, co ja wam teraz pokażę, to jest takie ćwiczenie bardziej właśnie takie, no nie tyle siłowe, co takie bardziej, rzadziej jest używane, powiedzmy, w jakichś konkretnych technikach. W sensie, no powiedzmy, no nie wiem, rozstaw, nie wiem, palców 1-5 jest rzadko używany, prawda? Jak możemy zagrać pierwszym, trzecim, ale to jest kwestia właśnie na bardziej takie techniczne rozciąganie palców. Teraz, dobra, nie, gadam jak głupi, dobra. W każdym razie tak, uważajcie, popatrzcie. Pierwszy palec na pierwszym progu, drugi palec na trzecim. To jest byłoby pierwsze ćwiczenie. Teraz spróbujmy tak zrobić. Pierwszy palec na pierwszym progu, drugi palec na hello, na czwartym. No, wszystko jasne jest? Jasne jest. Zarąbiście. Teraz spróbujmy. Pierwszy palec na którym progu? Na pierwszym, kurde. A drugi palec na którym? Tak, na piątym! To już jest naprawdę bardzo chamskie ćwiczenie. Ledwo się dosięga po prostu tego 5-1. Już tu jest ręka tak, że po prostu ona musi już przelecieć, prawda? Trzeba już przeskoczyć. To już nie jest tak, że mamy w jednym miejscu. Czy widzicie, przez to teraz, że tą rękę musimy rozciągnąć, to troszeczkę nam się spowalnia to granie, ponieważ mamy odrobinkę czasu, który nam schodzi na przesunięcie palca. Czyli mam ty, coś takiego, prawda? Ale jak mówiłem, to ćwiczenie traktujemy jako ćwiczenie po prostu na rozciągnięcie. Jak zagrałem, to od razu po prostu poczułem, jak mi się tutaj te palce rozciągnęły, jak już jakby czuję w środku, że po prostu tutaj się ten zasięg mi troszeczkę poszerza, jakby ten rozstaw palców mi się troszeczkę zwiększa. To jest bardzo dobre ćwiczenie, aczkolwiek ja bym nawet sugerował wam, bo zacząłem od pierwszego progu, nie? Zacząłem od pierwszego progu, czyli patrząc na sam gryf, wychodzi na to, że zaczęliśmy od najtrudniejszego motywu, czyli od rozstawu, który tutaj jest, no kurczę, nie mam linijki w tym momencie, ale na pewno jest tutaj, na pewno jest większy niż, prawda, 12-9, powiedzmy. Czyli spróbujmy na przykład sobie zrobić tak, że
Wam może być tutaj ciężko, prawda? Więc próbujmy sobie zrobić tak, że na przykład zaczynamy od 10-12, na przykład 10-12, pierwszy palec na 10, drugi palec na 12. No i sobie zagramy. Teraz drugi motyw to byłby po prostu 9-12. W ten sposób, nie? Później możemy zrobić tak. 9-11. Później 8-11. Później 8-10, 7-10. Później byłoby 7-9, 6-9. W każdym razie, czy po prostu jakby przesuwamy te palce, rozszerzamy od dosyć wąskich do coraz szerszych progów, prawda? Czyli tutaj do tych już skrajnych, od których zaczęliśmy tym razem. Więc spróbujcie sobie w ten sposób to przerobić i zwróćmy uwagę po prostu na te dwa palce, żeby one po prostu zaczęły ogarniać się tutaj na gryfie i oczywiście w poprzek też robimy gryfu, żeby skaczemy, prawda? Najlepiej tak, żeby po prostu robić, żeby to było płynnie. Czyli jak dochodzimy do krawędzi gryfu, to po prostu przechodzimy płynnie na następny motyw, prawda? Żeby bez zatrzymywania się, że mamy... Bez tego zatrzymywania się, czy coś takiego. W każdym razie, dobra, ja lecę na kawę, na razie. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki.